jesteśmy, od razu ruszamy. Anzora Żijew, jesteśmy po zwycięstwie Kacpra Błońskiego. No powiem Ci, kurde, gratulacje. Dziękuję, dziękuję bardzo. Witam wszystkich. Bardęga, mocny facet, naprawdę mocny facet. Co facet przyjął i szedł do przodu, to po prostu no, historia. Tak, trzeba przyznać, naprawdę twardy chłop, bardzo. I z góry pokazał serce. Może być twardym, chodzi mi, że silnym, dużym, ale jak nie masz serca, jeszcze w MMA, to uwierz mi, że będzie, żeby zmienić sport. A tak ogólnie szacunek do Bardęgi, charakter pokazał, ale umiejętności, no... Słuchaj, nie da się za 3-4 miesiące nauczyć się wszystkiego. Nie ma opcji. Kacper pokazał za to bardzo ładne, wysokie kopnięcie, no to bym powiedział klasa, bo to dotarło i to naprawdę zrobiło wrażenie. Z czego jesteś jeszcze zadowolony? Ale ja ogólnie z pracy stójki byłem zadowolony. Jeżeli chodzi o obrony przesiadce, bardzo jestem niezadowolony, bo źle się bronił i nad tym będziemy pracować. I ogólnie Kacper też trenuje pół roku, 6 miesięcy. Naprawdę się starał, naprawdę codziennie przychodził, naprawdę sparował, nie płakał. Ja mam doświadczenie z zawodnikami, którzy przychodzą, parę uderzeń dostają się, zaczynają płakać, a to nie wychodzi, to i to i to. A Kacper słucha, rób to i to robi i właśnie i wynik pokazał. Tak, wynik był bardzo dobry, ale było widać w każdym momencie, że on wiedział, co się dzieje, tak? Pod siatką bardzo dobrze się bronił, to trzeba przyznać. Druga rzecz jest taka, że w momencie, kiedy Bardęga już go podniósł i próbował rzucić na siłę, to kontrolował sytuację, tak? Bo wiedział, gdzie się ułożyć i jak położyć. To ta praca? Bronił się przy siatce, ale nie do końca dobrze, jak trzeba. I ja jako zapaśnik wiem o tym i jak prowadzę... Co, że nie wybrał ręki? Do końca dobrze się nie bronił, trzeba było od razu skręcać biodra. Jeżeli chodzi mi o to, że na przykład na Bardęgę on się dobrze bronił, a jak ktoś będzie miał trochę umiejętności w tych zapasach, jego wywróciliby w tej pozycji. I właśnie nad tym będziemy pracować. A ogólnie Kacper, ja pamiętam, i na pierwszej walce też on charakter ma, spokojny jest. Słucha, nie panikuje, nie tam podpalasz i to nie każdy to ma. On to ma i właśnie dzięki temu wyszedł na spokojnie i to co miał robić, to co miał, przednia ręka, dystans, okupować stopę, jak będzie opuszczał ręce, high kick, mieliśmy przygotowane, mieliśmy super jeszcze latające kolano na korpus, to nie udało się tego wszystkiego pokazać, ale High kick zrobił wrażenie. Tak. High kick wszedł i ja to myślałem, że trzeba było trochę wcześniej to przerwać. To szkoda mi było. Trenuje z nim Polak, robią to razem. Polak jest na lepszym etapie, na wyższym znacznie? Słuchaj, każdy ma swoje jakieś tam atuty. Kacper jest wyższy, ma zasięg lepszy i Kacper kondycyjny super jest. Kacper naprawdę ma super kondycję. A Adi jest innym zawodnikiem. Adi jest mały, silny, dynamiczny i to są no, różni zawodnicy. No ale jeżeli tam mówić, kto jest lepszy, kto jest gorszy, to ja nie będę mówił, to są i ten mój zawodnik. Tak. Rozumiem. Anzor, gratuluję zwycięstwa teamowi, bo ważne zwycięstwo. No i co, czekam na kolejne występy wasze. Dziękuję. Czekamy. Na razie trzeba odpocząć. Za dużo to też nie jest dobrze. Rozumiem, dziękuję. Ja dziękuję też.